Górnik jest na drugim miejscu w tabeli. Jak pan widział pan na pewno mecze? Co jest siłą tej drużyny? Jak pan miał tak określić? No to, że fajnie wystartowali, mają jeden punkt więcej od nas, no to nie da się ukryć. W związku z tym na pewno Górnik jest drużyną taką, która mimo też wielu zmian, ale no, ten kręgosłup, jeżeli chodzi o zawodników bardziej takich ogranych, doświadczonych, ma mocniejszy. Ale to nie znaczy, że tutaj to jest jakiś wielki handicap na tym, co może być. Wątpliwości nie ma, oczywiście. Stabilizacja będzie powoli gdzieś tam następować, bo w tej chwili możemy nazwać bardziej rywalizacją. Trzeba mieć taki problem, jak ma trener Urban, jeżeli chodzi o rotację. My też chcemy, żeby zawodnicy wygrywali rywalizację na treningu i poprzez to zdobywali miejsce w składzie. Pewnie, że stabilizacja zawsze pomaga i gdzieś tam w tej grze to widać. Myślę, że u nas będzie podobnie, ale nie zabijajmy takiej zdrowej rywalizacji na początku, bo liga jest dość długa, meczów jest dość sporo i chciałbym, żeby tutaj no, wszyscy poprzez zawodnicy, którzy są w kadrze, poprzez dobrą rywalizację sobie to potrafili wywalczyć. No, dzisiaj akurat można zauważyć, że takich zawodników jest 3 czy 4, pozostali troszeczkę inaczej, ale to nie znaczy, że doczekamy się większej stabilizacji. Dobra, recenzję zbiera Sobolewski. To wiadomo, że był zawodnik do wzięcia. Czy pan czasami nie ma na przykład takiego pomysłu, żeby ściągnąć takiego zawodnika doświadczonego, którego inny poprzednik lub nie chce, który czuje się jakby rozżalony, ma coś do udowodnienia? Jak to? No tak, tylko zobaczcie takich kandydatów. Sobolewski jest jeden na całą ligę. Kogo jeszcze byśmy mogli gdzieś tutaj wspomnieć, żeby to dał to, o czym pan w tej chwili mówi. Na pewno byśmy chcieli, żeby taki zawodnik się pojawił, ale to nie jest takie proste i też nie do końca musi być ktoś rzeczywiście, kto to dałby nam trochę inną jakość, ale na dzisiaj mamy swoją kadrę, to nie znaczy, że jest to, to musi być po prostu, ci nasi zawodnicy, którzy są w kadrze i może brakuje meczów jeszcze takiego stawki, trochę doświadczenia, ale widzimy, że na pewno nie brakuje ambicji, chęci i zaangażowania. Dla mnie to jest wartość bardzo duża i z tego się bardzo cieszę. A myślę, że to drugie to przyjdzie z czasem i też będziemy mogli tutaj dostrzegać takich zawodników. No, niech oni sobie, dajmy im czas, niech zapracują na to miano tych wojowników w Ekstraklasie. Chciałbym, żeby tak było poprzez dobre spotkania właśnie w Ekstraklasie swoje. Na pewno każdy musi wybiegać, każdy musi wywalczyć, każdy musi na to doświadczenie zdobywać, bo to jest ilość tych rozegranych spotkań, minut i no, rozwiązań na boisku. Ale mówimy tutaj o Radku Sobolewskim sporo. To w takim razie zapytam, jak wygląda z twojej strony podejście do tego piłkarza, bo wiele wskazuje na to, że będziesz miał okazję naprzeciwko niego wystąpić. Już kilka razy naprzeciwko doświadczonych tego rodzaju zawodników w środku pola grałeś. Nie wyglądało to rzeczywiście źle. Co wiesz o nim, czy szykujesz się na taką walkę z nim właśnie? Znaczy, to jest na pewno bardzo doświadczony. Dzień dobry tak w ogóle wszystkim. To prawda, Sobolewski jest na pewno doświadczonym i bardzo dobrym zawodnikiem, no, co udowadniał już niejednokrotnie w lidze przez tych wszystkich lat, które zagrał. No, nie tylko ja, ale także i moi koledzy z drużyny mamy tych spotkań zdecydowanie mniej, ale staramy się z nimi walczyć i nie możemy patrzeć na nich jak na lepszych zawodników, pomimo że może na dzień dzisiejszy mają nieco lepsze umiejętności niż my, ale staramy się z nimi walczyć jak równy z równym i pokazywać to w każdym meczu. No jak na razie zrobiliśmy 6 punktów w 3 meczach i wydaje mi się, że wychodzi nam to całkiem nieźle. Także no, co mam, nie będziemy się rozkładać przed takimi zawodnikami i będziemy starać się z nimi walczyć. Ale teraz Górnik Polegi to jest taka drużyna, która jest typowana wyżej od nas. Nie? No, wszyscy mówią, że to kandydat do czołowych miejsc. Jak z tego punktu widzenia gracie? Czy to robi jakąś różnicę warte? Czy robi jakąś różnicę? No, trzeba się nastawić, że będzie to ciężki mecz, ale tak naprawdę każdy mecz jest ciężki i każdy trzeba walczyć o 3 punkty. No, wydaje mi się,
że mamy to na uwadze, że górnik naprawdę dobrze zaczął ten sezon i wygląda w tej lidze na czołowego kandydata do górnych lokat w tabeli. No ale wydaje mi się, że to nas nie sparaliżuje. Będziemy gramy u siebie, jakby nie było. I 12 zawodnik nam pomagał jak na razie i robił to naprawdę dobrze, więc myślę, że i tym razem będzie podobnie. Mam optymistyczne podejście do tego meczu.